kulinarnym wokół online. Dzisiaj z koleżanką chcemy Wam zaproponować sałatkę. Tutaj już koleżanka przygotowuje już na bieżąco naszego kurczaka. Robimy dzisiaj sałatkę gyrosową. Chciałabym Wam powiedzieć mniej więcej, co potrzebujemy. To będzie nasza wersja. Czyli kurczak jest przyprawiony w przyprawie kebab gyros i oliwie. Obojętnie jakiej firmy. Potrzebujemy jeszcze jogurt naturalny, tutaj już majonez dodałyśmy. Przyprawimy to tutaj naszymi przyprawami. Ketchup, ogóreczki. Ogórki konserwowe. Tak, konserwowe. Tutaj nasza kukurydza. Czosnek do naszego tutaj sosu i cebulka, no i oczywiście pekinka. Więc tutaj już z koleżanką działamy szybko, ja już wykroję. Kurczak przyprawiony z odrobiną oliwy, oleju i nam się smaży, tak? On musi się tak nam tutaj fajnie zrumienić i damy go potem na dno naszej sałatki. W tym czasie tworzymy kolejne warstwy. Będzie nam potrzebna cebula. Ja sobie taką tutaj zorganizowałam krajalnicę. Robię plastrę. I to też tak. Jedna cebula wystarczy. Chyba, że ktoś lubi bardziej, to może sobie dać więcej. Nasza cebulka już jest pokrojona i sobie musi tutaj popekać. Tak, tak. To muszę ten czosnek wycisnąć. I tak stało to na koniec. Dobrze. Czosnek wyciskamy do sosiku. Mamy tutaj... chyba mi zawiął oczy. Czosnek. Śmiało mamy tutaj raz, dwa, trzy, sześć ząbków. Niech ten sos będzie taki, wiecie, fest czosnkowy. To będzie wtedy nam bardzo dobrze smakowało. Ja muszę sobie tutaj odróżnić pojemniczek. Tu mogę tą cebulę przyłożyć. No dobra, weźmiemy te ogórki tu i tu włożymy sobie cebulkę. Dobrze. Dwa kręcznika. W międzyczasie oczywiście mieszamy naszego kurczaka, który tutaj niesamowity aromat wydziela. Już też powoli cebulę czuję. Cebula idzie na razie tutaj z boku, a my się zajmiemy teraz ogórkami, które też kroimy w bardzo taką drobniutką kosteczkę. Z powrotem montujemy naszą maszynkę. I ogórki idą w plasterki. Kolejne. To nie kroiły. Dobrze. Jak takie małe ogóreczki, to można tylko na pół. Tutaj jest nam pięknie dochodzi, pięknie pachnie. Wrażenie wszystkim nagranie. Możecie sobie wyobrazić, jak to może pachnąć wszystko. Pachnieć. Czosnek. Cebulę. Cebulę. Oczy. To taki pierwszy odcinek, gdzie faktycznie włączyłyśmy kuchenkę. Do tej pory wszystko było na surową, na zimno. To ja mieszę. A tymczasem. Ok. Ogórki gotowe. W zasadzie już mamy wszystkie składniki przygotowane. To możemy sobie odłożyć, nie będzie nam potrzebne. Kurczak myślę, że już pięknie nam dochodzi, może jeszcze odrobinę, zwiększę troszeczkę ogień,
szybciej muszę przy rumieniu. Do sałatki gyros. Najlepsza jest miska, która ma płaskie dno. Fajna w ogóle by była też taka w ogóle w kształcie walca na przykład i taka nieco niższa. To my mamy taką, ale tutaj też to dno jest dosyć płaskie. Nie nadaje się do gyrosa za bardzo miska okrągła, bo chodzi o to, że tutaj musimy sobie poukładać warstwy. Mamy tutaj cebulkę, mamy obcedzoną kukurydzę. Ogórki. Co ważne jest przy ogórkach, zaraz zresztą będę to pokazywać, że trzeba z nich obcisnąć sok, czyli już dokładając tutaj na bieżąco, ja mam rękawiczki, więc każdą garstkę będziemy obciskać. Jak na zamiast? Pani operator, czy ten kurczak już jest dobry, jak Pani uważa? Smakowity. Wygląda dobrze, prawda? Myślę, że już, no może jeszcze moment, jeszcze może chwilę. Może spróbuj po prostu. Tak, i znowu będzie, że tylko ja tutaj jem. Niebo w węgle. Świetnie doprawione. Świetnie zrumienione. Dziękuję Ci bardzo. Smakuje świetnie. Tylko najgorzej, że od tej cebuli się wzruszyłaś. To się człowiek czuli. Dobrze. Nasz kurczak ląduje na dnie miseczki. Oczywiście odsączamy go troszeczkę od tego tłuszczyku. Jeżeli ktoś lubi bardziej zrumienionego, to można jeszcze go sobie troszeczkę przytrzymać. Warstwę kurczaka i teraz już słuchajcie, pójdzie składka. Albo nie. Jest potrzebne nam. Tak jak oczywiście, jaki lubicie. I dajemy teraz sobie warstwę sosu pomidorowego. Na tego naszego kurczaczka. Dobrze, myślę, że wystarczy. Dodatkowo możemy sobie jeszcze tutaj dodać odrobinę pikanterii w postaci pieprzu. Następną warstwą jest cebulka. Tak, świetnie. Kolejną warstwą są ogórki korniszone. Jeżeli mamy takie korniszonki, takie bardzo malutkie, to mogą też one być w cieniutkie plasterki pokrojone i to też będzie fajnie się komponować. I tutaj dokładamy troszeczkę kotwa. Każde ogórki, tak jak do sałatki jarzynowej, żeby to potem nie było za mokre, musimy odcisnąć, bo one jednak mają dużo wody w sobie, dużo soku. Ślizga mi się to w tych rękawiczkach, no ale tak trzeba. A czy Madzia próbowałaś sos? Czy jest dosyć słony? Jeszcze nie. Spróbować. Doprawiałam. No, ale czy dobrze? Złożenia z dość. To jest ok. Dalej, muszę noreczki. Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Jeszcze momencik. Mamy nadzieję, że nasze inspiracje kulinarne trafiają Wasze gusta smakowe. To jest też idealna propozycja na nadchodzący sezon grillowy, choć cały czas ta pogoda płata na figle. No doskonale pasuje zarówno do grilla, jak i jako przystawki na innych spotkaniach. I co, kukurydza? Dobrze, teraz warstwa kukurydzy. Na te ogóreczki.
już w tym czasie tutaj sosik. W sosiku mamy, tutaj akurat mamy duży jogurt naturalny typu greckiego i 1,5 łyżki majonezu smaku. Tak jak wcześniej miałyśmy sporo deszczowku, chyba 5 ząbków, także będzie deszczowkowy. Sól, pieprz, można też odrobinę czerwonej papryki, czy ostrej, czy słodkiej, w zależności jaką lubicie. Wyśmienity. Dobrze. Na to idzie kapusta pekińska. Śmiało, gruba warstwa. Zostawimy jeszcze na wierzch, czy nie? Śmiało, śmiało. Gruba warstwa. Tutaj pięknie już powinny być widoczne nasze warstwy. Ok. I ostatnim etapem sałatki jest polanie. Polanie jej grubą warstwą sosu. On tak fajnie się powinien właśnie po bokach też przelać. Oczywiście, jeżeli macie mniejszą miskę, to wtedy można tego... Muszę tutaj jeszcze troszkę sobie ogarnąć po bokach. Zapachy są niebywałe. Przygotowaną sałatkę jeszcze sobie tutaj możemy dodekorować pieprzem. Odrobiną natki pietruszki. Voilà! Gotowe! Także może jeszcze pokażemy tutaj wyżej. Jeszcze mamy ją ciepłą. Taką sałatkę nie odstawiamy na zbyt długo, bo ona mimo wszystko, że ogórki są odciśnięte, to i tak te wszystkie produkty nam troszeczkę soczku puszczą, więc na chwilę można odstawić, ale na pewno nie przygotowujemy jej sobie no, tak dużo, dużo wcześniej. Także smacznego życzymy. Jeżeli wykonacie taką sałatkę, to chętnie zobaczymy Waszą wersję w komentarzu pod naszym filmem. Do zobaczenia!